przygoda z modelingiem zaczęła się, kiedy miałam 8 lat. Szłam sobie przez sklep z mamą, po czym ktoś zawołał mnie i była to pani Lucynka. Powiedziała mi, że właśnie ty musisz być w naszej agencji. Życie Klaudii Kucharskiej jest tym samym, co życie zwykłej nastolatki. To jest nieodłączna część, bycie miss, a bycie zwykłą uczennicą. Nie da się tego rozdzielić, jedno pokrywa się z drugim. I tak jak każda dziewczyna rano wstaje, idzie do szkoły, tak i robię ja. Sukces młodej dziewczyny to fantastyczna przygoda. Wiąże się z wieloma wyjazdami, ze spotkaniami, z wyjazdami za granicę. No, przykładem jest Klaudia, która w ostatnim czasie, w przeciągu 2 miesięcy była w Mediolanie, w Barcelonie, w Paryżu. Przed nią kolejne wyjazdy, przed nią poważne konkursy, jeszcze poważniejsze. Najwięcej zajmuję się modelingiem i fotomodelingiem, ale bardzo chętnie chodzę na siłownię. Staram się co najmniej 3 do 4 razy w tygodniu być na treningu. Moim hobby przez dłuższy czas był taniec współczesny. Tańczyłam go przez 6 lat w grupie Enigma w Bielsku. Na wyborach naszych nastolatek było 22 kandydatki. Dziewczyny były w wieku od 14 do 18 roku życia. Ja sama mam 15 lat. Teraz właśnie skończyłam ostatnią klasę gimnazjum i jestem przed wyborem liceum. I ona na pewno tej szansy nie zmarnuje. To nie jest tak, że woda sodowa przysłowiowa uderzy jej do głowy, bo już jest mistrz Polski nastolatek. Ona już miała tych sukcesów na swoim koncie trochę więcej i nie zmieniła się. Moja praca to nie tylko ja, ale też grono osób, które w niej mnie wspierają i pomagają. Tutaj szczególne podziękowania dla firmy Lulu Design. Firma ta zawsze obdarza mnie swoimi sukienkami na każdy konkurs. Także podziękowania dla firmy Styl Studio Vena, która bardzo często użycza mi swoich sukni wieczorowych. Oraz firmy Fluff Dress, w której właśnie sukience jestem ubrana. Oczywiście nie można zapomnieć o naszej agencji Grabowska Models i pani Lucynce, która zawsze mnie wspiera i pomaga, kiedy jest taka potrzeba.